20 po 11, 27 sierpnia 2017 roku. Witamy Was z Herczawy, z terenu Republiki Czeskiej. Tamten las to już jest Słowacja, Słowoki. Ja jest tutaj autem zaś. Słuchajcie, tam niedaleko jest trójstyk polsko-czesko-słowacki. Ja. Wczoraj tam była międzynarodowa msza. Ja też tam był na tej mszy, ale ino autem. I dzisiaj, wczoraj właściwie, że tak uznał, że dzisiaj tu będzie rajza. Pogoda ma być zmienna, no może być nawet i bążka. W nocy ona była dość fest. Loło, oby nie było gradu. Ale w pewnym sensie jest to już taką tradycją tutaj, bo jak pamiętacie, ta rajza z wujkiem, z unklem, Rumkiem, kajmy stoli na granicy czesko-słowackiej. Zresztą ja tam już był, bo Bożek popieprzył druga i Bożek tam zawracał na zot. I jak pamiętacie, ta rajza, to nam tam fest dolowo i też była wążka i takie straszki były, że normalnie się nie dało jechać. Tam tego Słowoka my wtedy spotkali i tam o rządzie my go dali, że się wadzą, nie? Że tam w rządzie, zresztą nie ma co go dać o rządzących. Zaczynamy rajza. Już jest wszystko, fest gotowe. No i co? Jadymy.
Słuchajcie, tutaj dość fest wieje. Oby to nie zwiastowało buszki. Ale jo, jest gdzieś kajś w zasadzie w mostach u Jabłonkowa na Zaolziu. I tutaj rzech na taki jakiś ruiny wylos. Widzicie, widzicie pozór. I tam rzech szedł. No szedł, bo jechać się nie dało koło tego bajzlu. Koło tego chliwa. Ja tamtą cestą. I posłuchajcie. Ganz taki fest, widokowe miejsce. Taki widokowy plac tu jest. Widać Beskid Morawsko-Śląski, mosty u Jabłonkowa. Tutaj żech jeszcze nie był, ale sam pięknie tu jest. Tam widać, jak było kiedyś przejście graniczne ze Słowacji do Czech i z Czech do Słowacji. Oczywiście granica dalej funkcjonuje. I droga do Herczawy widać. No. O, teraz już ze Słowacji widać z Republiki Czeskiej. Nie wiem, czy to kamera ujdzie, ale też widać i Fatra. No, coś ich tam widać. Tej Fatry. W tej kamerze. W każdym razie, o, jest i Rozsutec. To jest Rozsutec. Ujechałech kapkę dali. Tam mamy fajny widok na całą przełęcz Jabłonkowską. I na te słupy ze strumem psują to. Fajne. Pięknie tu je.
Ja już jestem na Szańcach Jabłonkowskich. Jak się krzyżuje i to jest wielkie drzewo. Ja, takie ławki tutaj są. Słuchajcie, roztomili. Wiatr się zmagał. Coraz to silniejszy je. Ale dajcie pozór, jako to tutaj fajny ten widok. A nasza ochodzi to widać. To jest daleko. Ja, tamte polskie góry widać. Nawet i Baranio Góra widać. Ja tam jechał. O, jest i ochodzi to. Z Koniakowa. A tu jest Girowo. Są mosty u Jabłonkowa. Ta cesta tu jest do tych chałup. Nie wiem, czy tam nie widać przypadkiem tej autobany ze Słowacji, ale to nie ma to. Dobra, widzicie, o, koło się mi pobuliło z kuli tego wiatru. Oj, z powoki jadą. Słowoki. Mosty u Jabłonkowa jest na terenie słynnych jabłonkowskich szańców Starego Grodu. Pierwsza wzmianka z 1572 roku o tym pochodzi. No i tutaj widzicie całe mosty u Jabłonkowa. Ale chciałem też dać pozór na to, co tu widać. O, roztomili. Tu jest tunel. Jeden z dwóch w mostach u Jabłonkowa. Kaj. Kaj jest linia kolejowo-koszycko-bogumińsko z Republiki Czeskiej na Słowacki. Bardzo taką strategiczną linia kolejową. To jest cała przełęcz jabłonkowską tutaj widać. No ganz griffny plac tu jest. Most widać. I tam jest ten jabłonkowski przesmyk, to siodło taki. No tutaj już tam Słowacja je. I tam oczywiście pojada. Słuchajcie, ale że je trochę zaskoczony boski, a realu tutaj nie widać. On tam będzie z boku gdzieś. No ale fest griffny widok tu jest. Pieruńsko daleko widać. Nawet tam chyba jakiś stożek widać. O, ja stożek widać. Tam jakiś Soszów. Szantoria troszkę zasłonięta. Ale fest wysoko tu jest. Ja tu już kiedyś był, jak były te zawody z trzema radiami. Czeskim, polskim i słowackim. Ale my tu dość szybko jechali, więc nie mieli czasu, żeby tu stanąć. A że już wiele razy tutaj się szykował, co by tu zajechać na ten gród.
Słuchajcie, tutaj jest taka tablica, jaka pisze historia jabłonkowskich szańców. Jest to napisane po czesku, ale to tam nie ma problem poczytać. Tego, co tutaj żeś wyczytał, to pierwsza wzmianka, najstarsza wzmianka o starych szancach jest datowana na 13 ledeń. Ledeń, kurde. Muszę poczytać, co to jest za miesiąc. Ledeń, nie wiem. Ale tak mi się... Albo grudzień chyba. Nie, grudzień to jest prosinec. A ledeń to może być styczeń. 1578 roku. A napisał ją cieszyński książę Wacław III Adam. No proszę. Ledeń. W napisach przetłumaczymy, co to jest ledeń. Przyznam się szczerze, nie wiem. No ale to jest taki fajny plac. Słuchajcie, mosty u Jabłonkowa, no i to jest granica Czechy, Słowacja. Ja jeszcze w Czechach. Jeszcze Czech jest w Czechach. Ja. I teraz Kiżech wlozł już na Słowację. Wlozłych na Słowację, a rower mu w Czechach, koło w Czechach, ja. Ja tu już kiesi był, kiesi też jak my z Rumkiem, wujkiem, droga pomylili, to my też tu zajechali.
No i co, już je na Słowacji, ale jeszcze nie mam tutaj koła. Słuchajcie, właśnie na tym znaku jest M. W Czechach jest podobny znak, też na taki M na żółtym tle, no jeżeli okrągłe. My to do pojazdów powyżej 3,5 ton. Tutaj pisze z Uchradą, czyli tylko z nalepką. With payment. With Bezahlung. Tylko z nalepką, czyli no, my to z winietą. Tak to można było powiedzieć. Do tych oto pojazdów. Z tym, że no, ta winieta oczywiście, tak jak i w Czechach, to ona na wszystkie drogi nie ma, na autostrady i na ekspresówki jest, no, winieta. Ale nas to nie interesuje, bo na kole, na rowerze nie wolno ani po autostradzie, ani po ekspresówce. Zresztą no, w Polsce też nie. A na Słowacji co nas wito? No wito nas kupa gnoju. Tak pół żartem, pół serio. W każdym razie za chwila pierwsza rajza w tym roku na Słowacji.
Witam was pięknie wszystkich roztomiłych. Słuchajcie, ja już jest, jak wiecie, na Słowacji, u Słowaków. No i o co się tu rozchodzi? No. O, widzicie właśnie, tam dajcie pozór, jest krzyż słowacki. Bo tam niżej jest tunel Horelica. Onego tu nie widać.
ta linia kolejowa z Bohumina, z Czeskiej Republiki. Słuchajcie, byłech pardon, byłech teraz w tym sklepie. No, nazwa mu się powinna kojarzyć z barwami. No bo dobra, no powiem Tesco, no. No i tam, że chcę kupił jedzenie. Ja wiem, że popełniłem pieruński błąd, bo tu oczywiście na Słowacji jest strefa euro, ale że euro zarobił, to że chcę mógł poszaleć. A co? Dobre. Słuchajcie, 8,40 euro, że dół za wszystko kupiłeś se. Ło to zaraz kiwą pokorza, co? Taki oto 7 daysy. I to, słuchajcie, to jest taki dość dobry napój, taki trochę taki smakuje bardziej jak Coca-Cola, Kofola, to w Czeskiej Republice też kupicie. Dobre to je. Choralków żech nie kupił, a żech je w ojczyźnie choralków. Kurde, szkoda. I kupiłem też WD-40, co by mi tam nie telepało łożyskami. Coś tam kajś telepie. No i jakiś tam to jest sam Snickers. Snickers żech kupił, co by był zapas energii na dalszą jazdę. Słuchajcie, roztomili joje w miejscowości Oszczadnica. No, jak ktoś ogląda moje filmy, to znaną miejscowość, bo przecież w tej miejscowości znajduje się Snow Paradise, wielka racza Oszczadnica. My tam dzisiaj prawdopodobnie nie będziemy. No, tu jest napis, który mnie cieszy, łyże a bicykle, czyli ski i koła, a po polsku narty i rowery. Ja w Oszczadnicy na Słowacji, tam widać właśnie drogowskaz, byłem w Czadcy, w Tesco, tam jest w Oszczadnicy centrum, jademy w kierunku Żyliny. Myślę, że tam no chyba nie będę. Słuchajcie, to co na Słowacji tradycyjne, to oczywiście kołchoźniki. Choć w Czechach też są. Ale na Słowacji to jest rozpowszechnione.
opolić się trzeba. Kopola musi być. Witam. Jo, jakajsi. Między Krasnym nad Kisucą a Kisuckim Nowym Miastem na Słowacji. Wymieniłeś teraz baterię w kamerze. Popatrzcie się, białorusko, rejestracja rosyjsko, polskie, czeski, słowacki auta tu jeżdżą, no proszę.
Słuchajcie, Rostomili, ja już je w Żylinie. Żylina, miasto partnerskie Czechowic-Dziedzic. Byłech nad Wagiem i już wracam do chałupy. Przed chwilą, może na tej kamerze GoPro będzie to słychać, nadawali przez kołchoźniki jakiś komunikat. Mam nadzieję, że nie jest w sprawie burzy. Bestuż jada już w stronę Czarcy. Jak już tam wyda, to już będzie dobrze. Jest 16:16. Słuchajcie, Rostomili, ja już jest z powrotem od Żyliny, Kysuckie Nowe Miasto. Ruch na tej drodze jak pierun i pogoda się nam psuje. Ale ja jeżdżę bez koszule, bez tuż mi je dość fajnie jak cedzi deszcz. O. Tu nawet to przewidzieli na znaku. No, w tym miejscu, że tu wczoraj był, tutaj się nawet żegnajcu, ale ja tu był. Zresztą jak oglądaliście ta wcześniejsza relacja ze mszy, to ja tu powiedział, że będzie trzeba tu jakieś rajza zrobić. No, tak się dziwnie złożyło, że ta rajza je zaro następnego dnia. Także no nie będę się rozgadywał. Jeszcze rajzy tutaj będą, na pewno. To nie ulega wątpliwości. Dzisiaj już tak mi się za bardzo nie chce. No 106, 105 km tak jak mamy przejechane. No a to już późno też już jest 7, to już też trzeba będzie kończyć pomału. No szkoda, że się kończy, no ale lato też się nam pomału będzie kończyć, jeszcze na jakieś 3 tydnie lata. Dzisiaj jest 27 sierpnia. Za tydzień dziecka już będą pilować sobie do szule iść. No i
sam widzicie, dotrzymałem obietnicy wczoraj, że tym autobanem, czy ekspresówką, czy piorun, wie jak zwoł, tak zwoł, że tu wczoraj jechał. Dobrze się jedzie, to jest bezpłatne, jak na razie D1 na Słowacji. No i co, no i teraz trzeba będzie też trochę przez Polskę przejechać, bo cała rajza je, albo troszkę było w Czechach, tak 20 km, reszta je na Słowacji, w Żylinie, że był. No i powiem wam tak, no trochę to... W centrum, że nie były, no nad Wagiem tam, że trochę był, tam Strzelnica Myśliwsko była, strzelali tam, że się bał jechać. No ale takie pierwsze wrażenie z tego miasta, miasto partnerskie Czechowic-Dziedzic i chyba też Bielska Białej, o ile się nie mylę. A mogę się mylić, ale chyba też Bielska Białej. No i co, no i pierwsze wrażenie, no syf, syf. Ale to jest pierwsze wrażenie. A nie widziałem miasta, widziałem tam, że jakiś zamek był, miasta, centrum, że nie widział. Może będzie jako rajza, może jeszcze do Żyliny. Za rok mają być Czechowic-Dziedzic ze Słonimem, no, na Białoruś rajza do Łukaszenki, to byłoby coś. Ale trzeba by było wizę załatwić. No i to nie będzie takie łatwe. No i bo też i urlop co najmniej za 2 tygodnie. No i jakie noclegi tam na Białorusi, bo... No trzeba też kasika spać, a tam podobno je tanio. Tam są ruble, tam milionami jeszcze płacą, także tak jak i w Czechach. Rubel to jest marna waluta podobno. Ja, no to końca, no to muszę tam jako zjechać albo zleść. Pokorza wam jeszcze tak do formalności ten trójstyk trochę tak przez Polskę przejada, bo to tak przez ojczyznę to tak trochę głupio, żeby ją tak opuścić, no. No ale dobra, jadymy.
Tam jest Słowacja. Ja tam był. No i tu jest faktycznie ten trójstyk. Tu są Czechy. Ja jestem w Polsce. A tam jest czeski. Przejście Rostomili już się rajza zakończyła. 107 km. Ja w Erczawie, że już jest. Jeszcze w Umpokorza ta grota. W Erczawie znajduje się taka grota. Zaroski już ją będzie widać. O, rower. Znaczy się koło już mam w aucie. A tu raz jeszcze tak na 5 minut żech wstąpił, aby tu na chwilę tak zakończyć ta rajza. Kiesi też żech tu był z Rumkiem. On to tu dość fajnie komentował na tym filmie. Ten film jest w internecie. I tu jest Matka Bosko Fatimsko. I jest woda. Źródło, nabrać też tej wody. Dite moje kambeżisz. Jestem twa matka, zdatowisz? Wrócne te miluj. Zdepostuj mało chwili. Než já ti požehnám, není však mě ti pozdrav, pozdravem, zdravas Maria. Ja, dobře, tak zakončili jsme ta rajza takým chřesťanským akcentem. I dobře, včera byla mša tutaj na trojstyku, dzisiaj rajza, no i to byla v zásadě ostatní rajza tych wakacji. Wakacji 2017. Ale cały rajza żech jechał bez koszule, aby się trochę opolić. No i teraz już jest 8 wieczór, tak jak żech planował, tak jak przyjechał. Nie było w planach wizyty w Żylinie. No ale cóż, jutro pierwsza zmiana w robocie. To trzeba już jechać. A tak kole 10 trzeba iść spać.
przyjada Łokumpia się inny i taki międzynarodowy dzień już się kończy. Światło oświecili. Było fajnie też przez całe wakacje. Trochę się pojeździło, był Annaberg, było Opole, była Żylina dzisiaj, dwa miasta wojewódzkie, jeszcze Katowic miał, no i Kraków. Kraków planujemy już od jakichś 3 lat. Nie mogłem tam zajechać. W tym sezonie to już jest bardzo mało prawdopodobne. Ale sam myślę, że w przyszłym się już to uda. Trasa, że już tam dość grywno widział. Ponoć, że najgorzej ja w okolicach Alwerni. To już dzwonią moje klucze od auta. No i cóż, no tu my kiesi byli też z wujkiem Rumkiem, z Mariolą Kajną tam na tej granicy czesko-słowacki, tak fest dolowo. Szkoda, że chob umarł. Była rocznica tydzień temu jego śmierci. W czwartek była msza w Połomi, byłem na tej mszy i chyba już ostatni raz w tym kościele w Połomi, że był. Szkoda, że umarł nam wujek. Szkoda, że tata też umarł, niby na pewno z nami jeździli. Teraz w piątek będzie 15 lat, jak mój tata umarł. Takie życie, no, takim smutnym akcentem się ta rajd zakończy. Ale będą następne i to jest optymistyczny akcent. Tak więc dziękuję wszystkim za uwagę. Pozdrawiam wszystkich i do zaś. Sercowy. Teroski Serczawy, a następna rajza to będzie rajd rowerowy Czechowic-Dziedzic. To zaś.